Privet, postanowiłem trochę oderwać się od Stalkera, zagrać w coś innego. Przy okazji, jak był StarCraft 1 za darmo i nadal jeszcze jest, także możecie skorzystać, to takie informacje ode mnie na stronie Blizzarda jest do pobrania, ja w opisie dam wam link. A teraz tak, przejdźmy trochę. Stwierdziłem, że lepiej jest czasami po prostu jakiś załatwić sobie jakiś spin-off. Nie po prostu, żeby troszkę odpocząć od Stalkera, coś zmienić. Zobaczymy, czy wam się to spodoba. Oczywiście będzie ankieta do głosowania. Jeżeli chcecie serię, jeżeli nie chcecie ze StarCrafta, z pierwszej części StarCrafta plus dodatek Brood War, posiadam też na stanie drugą część StarCrafta plus wszystkie dodatki. Także jak pierwsza część będzie wam się podobała, to i drugą zrobimy. Ale ostrzegam, nie jestem jakimś mistrzem w tej gry. Pierwszą część StarCrafta tak będę przechodził no, na świeżo. Nie zaczniemy od pierwszej misji, bo pierwsze misje są jak dla mnie tragicznie nudne. Tyle z wprowadzenia wam powiem, że w pewnym momencie zaczęły się pojawiać informacje na koloniach o obecności dziwnych kosmitów, z którymi którzy wykazywali się strasznie dużą wrogością w stosunku do ludzi. I w tej chwili na Marsarze nasz, to jeszcze nie komandor, Jim Raynor, nie wiem jak go tam, jak ja bym to przetłumaczył na polski. Marszal? Nie wiem, ale mniejsza z tym. Jim Raynor, który jest jakby zarządcą, jakby szeryfem na Marsarze, został wysłany, żeby zbadać sprawę. Spotkał się z ludźmi. No i okazuje się, że nie jest kolorowo, bo tych zerków dalej przybywa. Nawet nie wiadomo dokładnie. Dokładnie nic o nich nie wiadomo. Jesteśmy w tym momencie, kiedy pierwszy rozdział kampanii, kampania Terran, potem są Zergowie, potem są Protosi. Zacznijmy od Terran. Już ja pierwsze dwie misje wykonałem, także jeżeli będziecie chcieli tą serię, to dogram dwie pierwsze misje. A teraz zaczynamy od zadania, w którym przez 30 minut trzeba się bronić, także będę miał czas, myślę, że poopowiadać trochę. A i myślę, że jakieś fabularne stawki się pojawią. Oczywiście StarCraft to jest RTS. Ja drugą część StarCrafta przeszedłem razem z wszystkimi dodatkami. I stwierdzam, że nie jestem jakimś mistrzem StarCrafta, pomimo że w dwójce już sterowanie jest uproszczone. Takowoż w jedynce, no nie jest to zbyt kolorowe, jeżeli chodzi o sterowanie, bo jest dość skomplikowane. Maksymalnie możemy wybrać 12 jednostek, co dodatkowo utrudnia sprawę. Myślę, że przerzucę tu jednostki na górę. Nie wiem, jak to będzie wyglądała ta nasza obrona, ale mam nadzieję, że damy sobie z tym radę. Podstawowe jednostki to SCV-ki, czyli no roboty budownicze. Z polskiego RK to chyba jest egzoszkielet robotniczo-techniczny, tak? Coś takiego? No nie dam sobie ręki uciąć. Na razie dajemy radę. Ale jak wiecie, że później coraz większe fale przeciwników będą zapewne przychodzić. Także mamy command center, w którym produkujemy podstawowe jednostki czy SCV-ki. Poczekajcie, postawię kompensat. Aha, nie mogę. Za mało gazu. Podstawowe surowce to oczywiście minerały i gaz. W tej chwili oczywiście im dalej w kampanii, tym będziemy dostawać nowe ulepszenia. Nowe jednostki. W tej chwili na... Tak idzie. W tej chwili do dyspozycji mamy marinów, czyli takich standardowych żołnierzy z karabinami. Plus firebaty, czyli żołnierzy z miotaczem ognia. Potrzebny nam depot. Czym jest takowy supply depot? Supply depot to jest po prostu magazyn, w którym znajdują się znajduje się zaopatrzenie dla jednostek i możemy wyprodukować po prostu więcej jednostek. Myślane. Comsat Center. To się zajmuje na razie. Podstawą w StarCraftie jest budować dość dobrze działającą linię zaopatrzeniową. Potem możemy budować oczywiście inne budynki. Mamy do dyspozycji tak jak w RTS-ach. Jak wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych, budynki, oczywiście każda rasa ma inne. Engineering... Wydział inżynieryjny? Nie, jak to nazwać? Wydział inżynieryjny, a... No wydział inżynieryjny, nazwijmy to wydziałem inżynieryjnym, gdzie możemy opracować czy lepsze pancerze, czy lepszą broń dla swoich oddziałów. Ja zajmę się bronią. I akademię, w której możemy opracować specjalne ulepszenia, typu na przykład zasięg ataku, jakieś stymulanty.
Ja wykorzystam zwiększenie ataku, bo jeżeli siedzą w bunkrach, to wiecie, z większej odległości będą w stanie zdejmować jednostki wroga. Posługuję się w większości przypadków komendami, które jakoś pamiętam. Znaczy skrótami klawiszowymi. Tutaj, jeżeli znajdziecie, to macie w nowszym StarCraftie, jest to już napisane, także można szybciej się poruszać. Także no, po tym pilotażowym odcinku myślę, że dajcie mi znać, czy wam się podoba, czy nie. Czy mogę prowadzić na przykład weekendowo taką serię w przerwach. Żeby naprawdę przeczesać coś z Skalerem w tej chwili. No to przeczesajmy tutaj. Widzicie, na bieżąco trzeba ich wymieniać, bo dostałem po głowie. Myślę, że postawię im tutaj bunkier, co? Będzie miało sens. Bunkier jest pod U, tak. Ale dupa. Myślałem, że mogę stawiać. Ups. My tak. Sposób, że tu jeszcze dostawimy. A ja w międzyczasie rozdzielę część tych jednostek i wyślę je na górę. Także no, jak powtarzam kolejny raz, dajcie mi znać, czy chcecie takie starocie oglądać u mnie. Jeszcze mamy coś do wyboru? Nie bardzo. Paki nie potrzebujemy, badania się zakończyły. Czy badają się jeszcze? Teraz mnie zastanawia, czy mam już... Tak, mamy fabrykę, żeby produkować sępy. Machine shop. Czy mamy machine shop? Tak, z ciekawości. Nie mamy jeszcze, to pewnie my. W budowlach, już w budowlach zaawansowanych. Czy jak bunkier się pali, to otrzymuje obrażenia? Nie, ale jedną SCV-kę tam przydzielę. Niech się zajmie na prawą. Tu na dole widzę już budowane. Bunkier. Nie bardzo mam jak go ustawić. Upgrade complete. To teraz zwiększamy pancerz naszych łebków. Do bunkru wchodzi po ilu? Tak z ciekawości. Po 6? Czy po 4? Po 4 do bunkru. Na razie z góry przychodzą. Czy zabili SCV-kę? Nie, ona kiedy otrzymuje obrażeń, to się cofa. Kiedy otrzymuje obrażenia, to się cofa. Tu produkujemy dalej, tutaj gdzie mamy baraki. Nie, czemu oni są podem? Zawsze mi się zdawało, że są poda. Jestem po prostu w drugiej części, tak było. Zborny. Zbierać mi te minerały. 18 minut jeszcze zostało. Wespan już mi się kończy? Nie fajnie. Wespan Geyser depleted. To już co, nie będą nic przynosić, nie? Czy będą? Nie, no coś noszą niby. Aha, jeszcze jakieś resztki przynoszą. Dwa, tak? Minerał, po dwa ten gazy, no. Już nie ma sensu, nie? Chowają minerałów. Ale hydraliski dziwnie wyglądają. Ale mendy są wytrzymałe. Ciekawie. Niech naprawi ten bunkier. Tutaj jeden. Jest, tutaj bunkry są obsadzone. Tutaj kolejny dostawimy. Nie ruszamy dalej.
Ja mam ustawioną bodajże maksymalną prędkość, tak? Szybciej już się nie da. Teraz tak, sępy. Nawet nie będę ich wykorzystywał, w sumie mu się nie przyda. Ale dlaczego naszło mnie na takiego StarCrafta? Bo niedługo wychodzi pierwsza edycja StarCraft 1 Remastered i zastanawiam się nad zakupem, a chciałbym zagrać po prostu w podstawkę, żeby zobaczyć, jak duże różnice zostały wprowadzone. Bo patrzę, pomimo po tylu latach, no grafika jest taka... No rzut jest częściowo izometryczny, 2,5D, że tak powiem, ale gra mi się przyjemnie. Żeby nie było tutaj żadnych wstawek fabularnych w tym 30-minutowym fragmencie. Czy to nie są konkretnie 30, to nie jest konkretne 30 minut, bo czas jest dziebko przyspieszony. Możemy sobie trochę poskanować i sprawdzić teren. Mam taką możliwość. Reaktor, mutale. Cherry. Ciekawe. Zobaczymy, jak tu zerknie zostały zrobione i protosi, bo jak mówię. W dwójce się dużo pozmieniało. Mieliśmy na przykład ulepszenia, które przychodzą między jakby etapami w grze. Z czterech marinów? Tak, jest czterech. Powiem wam, nigdy nie byłem jakimś miłośnikiem RTS-ów, ale kampania w StarCraftie po prostu mnie tak porwała, że nie mogłem się powstrzymać i... Właśnie? Nie mogłem się powstrzymać i... Po prostu miałem taką chrapkę, żeby kupić i przejść, bo dostępne mieliśmy w edycji Starter tylko trzy pierwsze misje. Ale to mi się tak spodobało. I bunkier i po bunkrze? Najgorsze jest, że jeszcze nie mam żadnych sanitariuszy ani niczego, czym mogę leczyć tych moich żołnierzy. Fabryka się buduje, tak? A, on odpowiada za fabrykę, okej. Napraw. Żołnierze wychodzą. Naprawił? No to jeszcze niech ten naprawi. I okej. Wracaj do zbierania minerałów. Co? No pracuję te steampaki, może się przydadzą. Ewentualnie kilka... missile turret. Wieżyczek przeciwlotniczych. Czy mogę kolejkować shiftem? Nie bardzo. Goda. Takim to jest pod... Taret jest pod T, no. Co by innego. No, build machine shop. Okej. Okay. To działa tak jak laboratorium. Kapuje. Research complete. Research complete. A, stymulator, okej. Okay. A wybadajmy to do sępów, czemu nie? 30 minut się utrzymać, no badamy radę. Nie planuję jakoś szybko umierać. Że jedna... Gdzie to poszło? Planem przeciwlotniczą zapewnić, miałem możliwości oczywiście. Wszystko w miarę możliwości. Nie wiem, czy to jest dostosowany poziom trudności, ale jakoś nie pamiętam, żebym wybierał. No, także jeżeli wam się spodoba, zaczniemy myśleć, że od początku. To nie dogram po prostu tamte materiały. Będę wiedział, co robić, to nawet będzie lepiej to wyglądało. Będzie się lepiej wyglądało. Lepiej się będzie wam wyglądało, bo jednak jak ja się czasami kupię w zadaniu, o co chodzi, to prawda, nie ciekawie to wygląda. Wstępy, coś takiego jak mam pojęcie miny. Teraz nie pamiętam, czy to jest na sztukę, czy to się też odnawia. One wychodzą się i biegną za przeciwnikiem.
Gdzie na samym na górę powinien być gdzieś. Jednego momentu, a tu jest jeden. Razem nie zostawi minę, w razie czegoś przydadzą, nie? Chyba zablokowałem przejście, mam wrażenie. Tak. Znajdzie tego przejścia, nie? Bardzo. Nie chciałem, żeby się atakował. Zablokowałem czyś obraz. A, dobra, Starcraft założył, mam cały czas wyśniętą spację niby. No. Dobrze, w ten sposób stawiamy, są lepiej, lepiej działają. Jak dziwnie chodzą. Ty co? Co się z nimi dzieje? 5 minut zanim przybędzie. Jok ze słowa! Sru! Pozwiedzamy sobie. Tak mi się, że nawet tak stary zobaczy. Mogę dokładnie rozczytać? Ale zobaczcie, nawet to takie szczegóły jakieś napisy na znakach, które by zadbali. Ups. Dobra, jak mam zadanie? Zadanie chyba mam tylko przeżyć 5 minut, tak? Tak. To jeszcze myślę, że z dwie, bo to leci jakoś tak plus minus dwa razy szybciej. Zacząłem grać, bo mi po prostu zastanawia cała historia, jak tutaj zostali zrealizowani Zergowie, bo tam są pod kontrolą Kerrigan w drugiej części, a tutaj pod kontrolą, a w sumie nie będę wam spoilerował, bo czegoś innego niż Kerrigan. Kogoś innego może lepiej. Może też czegoś? Nawet adjutant inaczej wygląda w kolejnej części Serg. Tfu! Nie mogę się wysłowić nawet. Nawet adiutant wygląda inaczej w kolejnej części StarCrafta. Muszę zrobić z tymi paskami po bokach. Nie, naprawdę, nie żartujcie sobie, ale czy naprawdę tu się nic nie dzieje? Jest taka ślanka? Bo się spodziewałem, że ta misja będzie już wciór trudna, bo zwykle takie przetrwaj 40 minut, to jest masakra, nie? Biorę kilka tych dziadów. Niech, nie wiem, popudują mi koszary, bo nie wiem, co mnie czeka. Już wykrakałem chyba z tym atakiem, co? Zergi mają zero niby. Że u nas... Nie, mają karabiny obrażeń 7, a oni mają 10. No ale o wiele szybciej moi strzelają, prawda? A? Chowaliście baraki, no to wracać do wydobywania. Nie wiem, poprodukuję tych marinów, bo nie wiem, co mnie czeka. Muzyka jest po prostu świetna. Lata jest po prostu świetna do słuchania. No i tyle, no w sumie nie było nic ciekawego, jeżeli chodzi o fabularne wstawki. Także myślę, że i zagramy i następną misję.